Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, kończy się sierpień. O tej naszej duszy może nam coś powiedzą, o sposobie wyrażania tej duszy poeta Antoni Pawlak. Gazeta Wyborcza i Gazeta o Książ. Piotr Łukasiewicz, wydawca, wysoki urzędnik państwowy, wiceminister kultury obecnie. Do niedawna sprawujący funkcję kierownika resortu. U pani Beaty Chmiel, widzom Nowej Telewizji Warszawa, przedstawiać nie trzeba. Witamy gadającą głowę na występach gościnnych w debacie warszawskiej. Ex libris, proszę Państwa. I Juliusz Gostkowski. Juliusz Gostkowski, formalnie pracownik Warszawskiego Ośrodka Kultury, od roku naczelny redaktor WIK-u, Warszawskiego Informatora Kulturalnego. A więc trzy pisma i ministerstwo. Ludzie, którzy świetnie się znają nie od dziś i ci, którzy... takiego tygodnika nie ma, czyli no i formuła, i rola społeczna. Oczywiście nie stalinowskich, ale późniejszych, w latach 70. było bardzo dużo informacji o inteligencji, się zupełnie zmieniła i zmienia się jej etos, ale... Tylko i wyłącznie jako wkładka do gazety. Czyli nie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest szeroki, ja wiem, że my to wydajemy w 390 nami ogłoszeń, nie jestem w stanie krajobrazem tych tygodników i z powodem ich śmierci, mianowicie, nie wiem, Potop czy coś takiego, to są efemerydy, które się pojawiają. Dawał tę szansę, że recenzje ukazywały się na bieżąco. Miesięcznik tego nie załatwi. Bardzo istotne, czy rzeczywiście upadło życie duchowe w naszym kraju. Może o to zapytajmy, bo to, co mówił Piotr Łukasiewicz, to jakby wskazywało na to, że oczywiście część z nas wszystkich odeszła od uniwersytetów, odeszła od miesięczników literackich. Ale w końcu są gdzieś ludzie, dla których najważniejsze. Nie, ja myślę, że nie. To znaczy ja tu jestem dosyć przeciwna i mówię to od lat takim katastroficznym wizjom tego, co się zdarzyło po 89 roku. Dlatego, że ja myślę, że to jest proces naturalny, to znaczy jak popatrzymy się na kraje, które tutaj się zawsze przywołuje, a to Francja, a to Stany Zjednoczone, a to Włochy, żeby już nie było tak, że kultura amerykańska czy kultura europejska, to tam w gruncie rzeczy nie istnieje instytucja tygodnika literackiego. Tam istnieje właśnie instytucja, zamknięte formule tygodnika kulturalnego, społeczno-literackiego, społeczno-kulturalnego, przenosi w dużo szerszy krąg odbiorców, bo oczywiście jest tak, że ani Antek, ani ja nie potrafimy powiedzieć, kto nas czyta. Trochę to byłby tygodnik literacki. Też nikt nie potrafi odpowiedzieć. To wymagałoby przeprowadzenia dużych badań socjologicznych. Ale ja myślę, że tak, że poza tym, że padł ruch jako kolportaż prasy i to jest jeden w ogóle, że jeżeli coś nie ma albo tak utrwalonego tytułu jak Życie Warszawy, przy którym ukazuje się Ex Libris i który jest taką lokomotywą, która pcha Ex Libris do ludzi, czy takiego tytułu jak Gazeta Wyborcza, to w gruncie rzeczy można się pożegnać z wydawaniem pisma w tej chwili. To będzie 2000, które się sprzedadzą, nie sprzedadzą, kioskarz rozpakuje, nie rozpakuje. Nie ma możliwości w tej chwili kolportowania prasy. Naprawdę. I to myślę, że jest zasadnicze, bo odbiorcy są i ja to widzę dlatego, że gazeta akurat tego nie robi. My staramy się docierać z Ex Librisem także do tych, którzy nie kupują Życia Warszawy, czy nie kupują Gazety Wyborczej, czyli Ex Libris jest w księgarniach, nie tylko w Warszawie, ale także w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu. Ex Libris ma swoją oddzielną prenumeratę, tak poza Życiem Warszawy, plus prenumerata Życia Warszawy, Jefa Piłsudskiego, jeśli dobrze pamiętam, z prośbą, żeby im przysłać 200 egzemplarzy, oni to rozkolportują w Radomiu. Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, to jest bezpłatne. Zarówno Gazeta o Książkach, jak i Ex Libris są prezentem dla czytelników gazet. Gazety dokładają, dlatego że my się utrzymujemy z reklam, tak samo Gazeta o Książkach drukuje reklamy książek. To jest jakby dodatkowa możliwość informowania o nowych książkach, ale dzięki temu to jest prezent. Pytanie, czy ci wszyscy czytelnicy książek, pismo w tej chwili, które za dzień można wyrzucić do kosza, ja bym chciał, jeżeli ich nie stać na książki. To, ale przypomnijmy taką rzecz, że tutaj Piotr... Znaczącym New York Review of Books. Czy to coś znaczy dla nas? Pismo WIK marzyliśmy sobie jako pismo, które miało być takim polskim, warszawskim Pariskopem, czy L'Officiel du Spectacle. No tam się to sprzedaje i funkcjonuje. Jak się wiedzie WIK-owi od roku? Tyle i lepiej, ale w rzeczywistości
trzeba chyba sobie powiedzieć, że i przed wojną, i dzisiaj na Zachodzie pisma o charakterze kulturalno-literackim mają stosunkowo mały krąg odbiorców. To znaczy nakłady tych pism nie są duże. Te najbardziej znaczące, których tytuły my znamy jeszcze sprzed lat, są głównie sprzedawane drogą prenumeraty chociażby. I to też warto sobie jakby uświadomić, że być może to, co w Polsce dziwnego się działo, to właśnie to, że mieliśmy pisma o stosunkowo dużym nakładzie. Być może śledzie w nie obijano, ale sporo pism kulturalno-literackich, do tegośmy przyzwyczaili się, tak zostaliśmy wychowani. Pisma, które chyba właśnie na Zachodzie nie istnieją. Nie ma tam aż takiego dobrobytu, żeby wydawać tam sobie kilka pism literackich, kulturalnych, co tydzień w takich nakładach, jak to za PRL-u było. I nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której dość trudno jest, takie jak Życie Warszawy czy Gazeta Wyborcza, ja robię właśnie pismo, które nie ma żadnej lokomotywy, wyłącznie kulturze poświęcone, że one nie mają szans. Ja myślę, że mają. I to nie dlatego li tylko, że drogą prenumeraty można by sprzedać jeszcze 1000 egzemplarzy, tylko dlatego, że rośnie nowe pokolenie. Pokolenie, które jest głodne tego wszystkiego, czego myśmy zaznali z domieszką, no nawet powiedziałbym, że to była beczka dziegciu z łyżką miodu, dokładnie chyba, a teraz się sytuacja jakby odwróciła. Tak, tylko że WIK jest w troszeczkę innej sytuacji, mianowicie WIK jest to pismo obliczone, na, jakby ex definitione na jedno miasto. Natomiast tutaj Beata miała tyle racji, że rzeczywiście sypnęło się coś takiego jak kolportaż prasy. To praktycznie nie istnieje. Ja teraz czuję go. To jest zdobyć olbrzymie pieniądze na papier, na jak wychodził przedtem, to się nazywało Tygodnik Literacki. To ja pamiętam, byłem w Krakowie, a myśmy byli jakoś przyzwyczajeni do tego, że te pismo było ogólnopolskie. To też jest dziwne, bo rzeczywiście w latach 70., w latach 60. to były olbrzymie nakłady, ale przecież wszyscy jesteśmy w jakiś sposób z międzywojnia, które miało bardzo mały nakład. Było to pismo w sumie elitarne. A pismo, które miało niebagatelny wpływ na kulturę. Czas mówimy o czymś takim, co Antonina Kłoskowska bodajże w latach... ...pistów i pragmatyków. I tu Andrzej Tadeusz Kijowski występuje ewidentnie jako idealista, bo po pierwsze rzuca jakimiś takimi liczbami przerażającymi w gruncie rzeczy 30, mówi warszawski tygodnik, 30-100 tysięcy, ale w gruncie rzeczy należy zadać pytanie jedno, za co? To znaczy to, co mówił Antek. Za co się ma utrzymać to pismo? Bo oczywiście model warszawskiej kultury, czyli wart przypomnienia, natomiast nikogo tam nie interesowały pieniądze. A ja mam na przykład takie założenie, że nie będę robić długów. I myślę, że to jest istotne. To znaczy pytanie jest takie, czy pismo ma być na, tu przepraszając Piotra Łukasiewicza, na jakimkolwiek postronku władzy, czy ma być pismem samodzielnym, które może promować kulturę, które może odpowiadać za sądy, które są tam drukowane. Ja myślę, że na pewno Antek będzie zobligowany pewnymi zależnościami, które są też zależnościami finansowymi. Że tutaj jeszcze jest coś takiego, właśnie to podobieństwo między Ex Librisem a Gazetą o Książkach. Gazeta o Książkach jest częścią Gazety Wyborczej, ale nie ma żadnych prób wpływu na to, co tam się ukazać. Jest tylko jakby jedna zasada, to znaczy Gazeta o Książkach musi się sama utrzymać. To znaczy ja mogę w ogólnym bilansie kosztów i zysków z reklam wyjść na zero. Czyli firma może na tym nie zarobić nic. Gorzej jak zacznie tracić, bo nas nie stać na takie prezenty. To jest tak, Gazeta o Książkach, jedna i druga, to ministerstwo. Dlaczego kryptoreklama? No, ja nie rozumiem. Dlaczego kryptoreklama? Czy to jest kryptoreklama? To znaczy jest to wyraźna reklama. To jest reklama. Zważasz, że to są tylko i wyłącznie praktycznie reklamy księgarni, wydawnictw. A nie dyskusja literacka.
tak. Czy nasze ministerstwo, skoro Ministerstwo Kultury ma jako władza występować, z czym może nie do końca bym się zgadzał, rozkręcenie, zanim by to zaczęło swój status, więcej ma możliwości, nie ma tego monopolu jak kiedyś, no był, nie ma tego środkowego członu, czyli również się rozpełzło środowisko, to środowisko, które w jakimś sensie było kiedyś podzielone bardzo silnie na opozycja, władza, natomiast na swój sposób było też bardzo zwarte i bardzo silne, zajmowało bardzo silne miejsce i skupiało ludzi, którzy się zajmowali tylko jedną działalnością, właśnie robili w tym życiu intelektualnym, które teraz jest, ale ono jest gdzieś indziej. Antoni, zapytam jedynego tutaj w końcu pisarza, czy literatura jeszcze ma znaczenie? O, to trudne pytanie. Ale chyba zasadnicze. Znaczy jest coś takiego tutaj, co Piotr powiedział, to jest bardzo ważne. Rzeczywiście skończyło się coś takiego, jak się, znaczy w szerszym takim gronie. Kiedyś, pamiętasz, kawiarnia Związku Literatustwo ludzi, którzy po prostu utrzymywali się z pisania lub z jakichś tam mniej lub bardziej fikcyjnych posad, wydawnictwach, tygodnikach właśnie kulturalnych. Tak, kawiarnia? Dokładnie tak. Natomiast teraz żyć z literatury, no na to sobie może pozwolić ktoś, kto ma rzeczywiście jakiś wymierny sukces komercyjny, finansowy, artystyczny, nie wiem. Albo ktoś, kto inaczej nie potrafi. Andrzej Szczypiorski. Nie, to już nie jest tak. Teraz praktycznie już nie ma ludzi, którzy żyją z tego. Już trzeba mieć jakiś zawód. Natomiast literatura ma znaczenie. No, z tego, co wiem, literatura polska sprzedaje się teraz raczej fatalnie. No nie, zależy. To wyrażenie ducha, to wydobycie myśli wspólnej na jaśnie, ta ogólna masa wszystkich razem wyobrażeń i uczuć stanowią literaturę danej. Od wielu lat nie ukazała się żadna, no nie, przesadzam, mało ukazało się znaczących książek. No, ale wiesz, Herbert sprzedaje się w nakładach powyżej 50 tysięcznych. To jest, tak. Jest Herbert. Jest Szymborska. Jest Szymborska. Jest, i to jest ciekawe, jest paru poetów, którzy się świetnie sprzedają. Proza praktycznie prawie zamilkła. Ostatnie wielkie sukcesy, oprócz Szypiorskiego, to jest Paweł Hille i no, Szewc w jakiś sposób, prawda? Koniec. No tak, Paweł Hille to jest 10 lat. Prawie. Tak. No ale są wznowienia, które ciągle się świetnie sprzedają, ale nawet tam opowiadają. No, ale to nie jest problem promocja polskiej literatury, to jest problem taki, że nie istnieje polska literatura współczesna. To znaczy, można spróbować rozmawiać. Śladowo istnieje, umówmy się, ale... No doszliśmy do sedna, może nas zabiją za to, co powiemy w tej chwili, ale zaczęliśmy mówić o kulach. Ja zapytałem się w tym momencie, czy... Bo ja bym chciał sprowadzić trochę nas wszystkich na ziemię w tym momencie. Ja wprowadziłem w WIK-u to, czego nigdy nie było w takim rozmiarze, obszerny dział literatura. Dlaczego? Po pierwsze po to, żeby pisać o książkach, które się ukazały i są do kupienia w księgarniach. Po drugie, żeby pisać o czasopismach literackich, które istnieją, i każda informacja jest zaopatrzona poza tym, że ukazał się nowy numer tego czasopisma, gdzie go można w Warszawie kupić, albo że pismo rozchodzi się w prenumeracie, albo w tak małym obiegu, że proszę pisać do redakcji, tu jest adres, telefon i cena. Wprowadziłem to czując, że sytuacja jest kiepska. Jeżeli idzie o książki, o których rozmawiamy, rozmawiamy o literaturze polskiej, ale w jednym z ostatnich numerów puściłem informację. Nie. Bardzo często. Nie. Tak jest. Nie. Jeszcze jedno. Znajoma poprosi zapowiedzi wydawnicze. Większość wydawnictw zarzuciło. Bibliotekarze nie bardzo wiedzą, co się ukazało, gdzie się ukazało. Mówi, można, to bibliotekarze też zaczną czytać, znajdą sobie, aha, to jest. Sprowadzam tę naszą rozmowę jakby na ziemię. Mówię o tym, że boję się, że nowe wydanie Kubusia Puchatka, Piotrusia Pana dla dzieci... Ja się nie boję, to znaczy ja dzięki Bogu Exlibris robię od 3 lat. Od ponad roku Exlibris zaczął wydawać Notes Wydawniczy. To jest pismo, które jest właśnie przeznaczone dla bibliotekarzy, dla księgarzy. Ja bardzo przepraszam, ale to jest taka obiegowa opinia o tym, że jest kryzys na rynku książki, że księgarze są okropni, że sprzedają tylko arlekiny. Nie, aż tak źle nie jest. Że w ogóle nie wiedzą, co jest dobre. Ciągle do jednego. Pani Beata oczywiście rzeczywiście... To nie jest pismo, ale to nie jest pismo reklamowe. Tak. Mnie chodzi o to, czy pismo zamieszczające reklamy ma wychodzić na swoje. Mawiamy o zobowiązaniach władzy. Było dotowane.
Co więcej, można powiedzieć, że nie sposób pisma dużego, poważnego zrobić bez jakiejś dotacji. Chodzi o to, żeby był to donator, od którego chce się i dokładnie warto przyjmować. Nie ma w tym nic nagannego. Ja uważam, jestem zwolennikiem mecenatu państwowego, nie uważam też nic złego w tym, aby państwo utrzymywało tego typu pisma. Z tym, że państwo może to robić tylko na tyle, na ile je stać. W tej chwili Ministerstwo Kultury uczy dialog, regiony, Odra, ruch muzyczny. To są pisma regularnie dofinansowywane i stale dofinansowywane. Natomiast prócz tego doraźnie lub jednorazowo są finansowane również bardzo wiele czasopism. Czy nie chcemy tego, podoba nam się to, czy nie podoba, żyjemy w kraju rynkowym, w którym rządzą prawa rynku i otóż takie pismo literackie musi mieć albo sponsora i to jest wtedy wszystko jedno, czy to jest Ministerstwo Kultury, czy to jest pan Rockefeller na przykład, albo musi na się zarabiać. Czyli może to być pismo, tak jak w pewnym sensie Ex Libris jest wydawane przez fundację, czyli ma jakiegoś sponsora, albo musi na się zarabiać, inaczej po prostu wydawać w tej chwili pismo literackie jest po prostu luksusem. Ja chciałabym, jeśli można, jeszcze jedną rzecz, bo ten atak na reklamy, z których my się tutaj utrzymujemy. To nie atak, to jest konstatacja pozytywna. Niech prowadzący nie przerywa gościowi. Mianowicie, to jest tak, że bardzo często, myślę, że Antek spotyka się z takimi zarzutami i ja, i to, co tu padło, takie pisemko reklamowe. Te reklamy, które są reklamami książek, reklamami związanymi z kulturą, które są informacją o tej kulturze, utrzymują to, że można drukować teksty znanych pisarzy, teksty poetów i teksty o książkach, czego Gazeta Codzienna, w gruncie rzeczy, na co Gazeta Codzienna sobie nie może pozwolić. I myślę, że zasługą i Gazety Wyborczej, i Życia Warszawy, które jakby na to nie patrzeć, dokładają do tego interesu, jest to, że chcą to popierać. I że to jest tak, że jeśli my drukujemy reklamy, jeśli my zarabiać, czy że Życie Warszawy chce na tym zarabiać, czy Gazeta Wyborcza, jak mówił Antek, tam niepotrzebny jest zysk w gazecie. Życie Warszawy do tego regularnie, do Ex Librisu regularnie dokłada. My się utrzymujemy całkowicie z tych reklam. Jak mówię, to nie należy tego lekceważyć, dlatego że to, co ty mówisz, Andrzeju, to jest trochę takie, co, taki pogląd, z którym myślenie, kultura jest bezinteresowna. No więc tak, proszę państwa, kultura jest bezinteresowna albo nie dawać wtyk, jak się zgłosi.